Mega City. Porozmawiamy jutro rano. Nie no, jak już zaczęłaś, to mów. Kim ty jesteś? Hity na czasie. Radio SK. Radio SK. So I never really knew you. God, I really tried to. Blindsided. Taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Do zielonej lewej.
lepiej pasować. Teraz Eobuwie ma taką wyprzedaż, że każdemu pasują co najmniej dwie pary. Trwa Summer Sale w sklepach stacjonarnych Eobuwie i na eobuwie.pl. Teraz Tommy Hilfiger, Togoshi, Adidas, New Balance oraz setki marek z rabatem do 50%. Tylko na eobuwie.pl. Góry. Mazury. Góry. Kochanie Mazury. A może... Na górze? Może, ale najpierw na Mazury. Gdziekolwiek wybierzesz się, gdy wreszcie znów ruszysz w podróż, zabierz ze sobą Mini Countryman. Kompaktowy SUV Mini Cooper Countryman. Dostępny od ręki w salonach za 990 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i czujniki cofania w cenie. Zapraszam Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5. Jesteś chory na atopowe zapalenie skóry? Szukasz nowych terapii? Zapraszamy na bezpłatne badanie kliniczne w ośrodku Clinical Research Group. Więcej informacji pod numerem 608-637-401 lub na stronie udziałwbadaniu.pl. Dzień dobry, to kurier podejdzie. Pani Magda Kessler? To pani zamawia catering? Zielony, co na to gotuje? Badycie, to więcej niż dieta. To styl życia. Bezos, kochany. Maksymalna prędkość to aktualnie 3 na godzinę. A Wisłostrada też stoi od mostu Gdańskiego aż w dół do Czarniogrodzka również. Na pogodowo, no stoi nam na razie deszcz i ten deszcz nie zmieni się do wieczora dzisiaj. Zielonym światem na trasie życzy sponsor programu, właściciel Galerii Młociny, www.urodzinygaleriimłociny.pl. SK News. 18 na zegarach, Artur Jarząbek, zapraszam. Są numer 233 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej, bo blisko setka na Śląsku. Po kilkadziesiąt zakażeń wykryto to na Mazowszu i w Łódzkiem. Na Dolnym Śląsku i w Małopolsce po kilkanaście. Pojedyncze przypadki wykryto też na Podlasiu, w Lubelskiem, Pomorskim oraz w województwach lubuskim i świętokrzyskim oraz zachodniopomorskim. Zmarło kolejnych 10 osób. Najstarsza to 93-letni mężczyzna z Wrocławia. Najmłodsza to 45-letnia kobieta z Gliwic. Do tej pory w Polsce wykryto 25,5 tysiąca zakażeń, z czego ponad 1100 osób zmarło. Wyzdrowiało już prawie 12,5 tysiąca ludzi. Tymczasem Polskie Ministerstwo Zdrowia nie ma wątpliwości. W najbliższych dniach odnotujemy więcej zarażeń koronawirusem, ale zdecydowana większość z nich to znów będzie Śląsk. Resort Zdrowia przeprowadził badania na obecność koronawirusa wśród kolejnych rodzin górników z kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. I na pewno w ciągu najbliższych 2-3 dni będą raportowane przypadki zakażeń z Zofiówki. Proszę się spodziewać, że tych zakażeń może być kilkaset. Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz i wydaje, że z innej kopalni płyną za to dobre wiadomości. Ponad 1000 wymazów z kopalni Ziemowit, 0 osób zakażonych. Jak widzimy więc, kopalnia kopalni nierówna. Z nieoficjalnych informacji resortu wynika, że koronawirusem zaraziło się niemal 5 tysięcy górników, z czego 90% z nich przechodzi chorobę bezobjawowo. Informował Damian Wilczyński. 2 promile alkoholu miał w organizmie kierowca, który staremował stację paliw w Głubczycach pod Opolem. Był tak pijany, że ledwo stał na nogach. Prawo jazdy nie straci, bo nikt tego nie zrobił. Samochód nie miał też OC, więc oprócz 2 lat więzienia mężczyźnie grozi też niemały wydatek. Straty i dodatkową karę będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. To będzie pierwsze płatne loto w mieście. W poniedziałek ruszają zapisy do tej corocznej miejskiej akcji dla uczniów, którzy w wakacje zostają w domu. W tym roku jednak trzeba będzie trochę zapłacić. Mara Golan z tym tematem. No to Olu, powiedz, za co te pieniądze?
Urzędnicy podkreślają, że udział w zajęciach jest bezpłatny, to płacić trzeba za opiekę. 10 zł dziennie. A zajęcia będą w tym roku mniej urozmaicone, bo ze względów sanitarnych trzeba było zrezygnować z większości wycieczek. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, mówi Karolina Gałecka ze stołecznego ratusza. O zajęciach mogą zapomnieć dzieci, które mieszkają ze sobą chorą lub poddaną kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte na lato w mieście, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała, katar, kaszel lub kichanie. Z lata w mieście dzieci mogą korzystać 5 minut w tygodniu. A zapisy na akcję potrwają do 14 czerwca. O szczegółach piszemy na warszawa.pl. Jesteśmy gotowi na ten mecz, mówi trener Legii Warszawa przed ligowym klasykiem. W niedzielę Wojskowie zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Kraków. Biała Gwiazda jest tuż nad strefą spadkową, ale to wciąż groźny rywal, mówi Aleksander Wukowicz. Wisła Kraków jest dalej drużyna debiutująca, bodajże w tym roku z Uszleckich Ramsi wybrańca. Czuję się w tym roku jeden mecz ostatni wysoko przegrany. Legia do tego spotkania przystąpi osłabiona. Sytuacja kadrowa jest nawet odrobinę gorsza niż była przed meczem z Lechem, mówi szkoleniowiec stołecznej drużyny. Widzieliśmy Korsorek, Kowes, czyli kolejni zawodnicy, na których nie będziemy mogli liczyć ostatnio ten tylko z powodu kartki. Też dzisiaj bym miał zagrać się, lubi stanie tego zrobić na Remi. Wczorajszy trening. Legia prowadzi w piłkarskiej ekstraklasie. Wisłę od strefy spadkowej dzielą 2 punkty. W Radiu Azka wciąż trwa popołudnie. Spędzamy je razem z Wami 4 minuty po godzinie 18. Witamy tu Birowski. Pawełek.
fall for a girl, not fall for a guy. I like to go in, I like to go out. When I get up, you better go down. You're leaving me. Did you hit on me? Why? Hey, people believe in me. I'm falling for everything. Don't go to sleep. No, I won't let you leave. Rzućmy może jedną jeszcze odpowiedź przed rundą drugą, którą rozpoczniemy za moment.
znajdziecie w skrzynce z narzędziami. Jest to bardzo podstawowy przedmiot w skrzynce z narzędziami. Reklama. No, Barbara, kupujemy telewizor. No nareszcie, Marian, ale wiesz, taki z Androidem i z dużym ekranem, jak Nowakowi sobie kupili, żeby wreszcie było wszystko porządnie widać. O, to tylko taniej. O 1000 zł taniej. Teraz w Media Expert telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony Smart TV z Androidem 65 cali. Teraz taniej o 1000 zł. Barbara. Teraz w Media Expert.